właśnie zima? Nie wiem. Dzień dobry Państwu, pogotowie mikołajowo-świąteczne wydawnictwa literackiego, odcinek 8, czytam to, w serii 4 oczywiście. Pudełko, a w nim... Pogotowie, jak mówię. Dziś będzie odcinek poświęcony zakupom oraz prezentom na Mikołaja i święta. Zaczynamy. Do pierwszej paczki wejdą trzy książki, tak sobie pomyślałem. Pierwsza z nich to pełne wydanie wszystkich przygód Amelie Bedelli, Peggy Parish. Niezwykłe przygody pewnej gosposi, która rujnuje dom swoim właścicielom, właściwie pracodawcom, chociaż licho wie, jak to działa w systemie gosposia państwo. Warto, bardzo zabawne działanie literackie, tłumaczone przez Wojciecha Mana. Jak piszą na okładce, uczy dzieci czytać, to zadziwiająca forma. Do pudełeczka. Druga książka, Marilyn Monroe w wydaniu Elizabeth Winder, czyli Marilyn na Manhattanie, najradośniejszy rok życia. Mówiłem o niej przed chwileczką, parę tygodni temu. Marilyn Monroe ucieka z Hollywood, przyjeżdża do Nowego Jorku, tam na Manhattanie spotyka ludzi ważnych dla siebie, nabiera sił intelektualnych, aktorskich i wraca silniejsza, piękniejsza, mądrzejsza, szczęśliwsza. I na zakończenie znakomita książka Anny Brzezińskiej, czyli Córki Wawelu. Opowieść o jagiellońskich królewnach. Dla tych, którzy lubią sążniste powieścidła, to nie będzie dobra książka, ponieważ jest to świetna powieść, a nie powieścidło. Znakomita rzecz, która odnawia w nas historię, odnawia w nas umiejętność czytania wielkich książek o fantastycznych losach. Też warto. Zamykamy pudło. Panie kierowniku, to ja kładę kolejne pudełko i za chwileczkę będzie wszystko gotowe, dobra? Ho, ho, ho! Jak mówią w życiu mężczyzny, są trzy etapy, kiedy wierzy w świętego Mikołaja, nie wierzy w świętego Mikołaja i kiedy wygląda jak święty Mikołaj. Czas z tego wyciągnąć korzyści. Pakiet numer 2, bardzo wszechstronny, a w nim cztery książki. Najpierw Szczepan Twardoch w wersji opowiadaniowej, czyli opowiadania Szczepana Twardocha, bardzo różne. Niekiedy groźne, mroczne i tajemnicze, niekiedy bardziej wyluzowane i lekkie. Niemniej jednak jest to Twardoch dla wszystkich, którzy Szczepana Twardocha wielbią i na pewno ucieszą się z innej wizji działania. Wanda. Wanda Rutkiewicz, skreślona piórem Anny Kamińskiej. Znakomita biografia, napisana jak kryminał tak naprawdę. Losy jednej z najwybitniejszych postaci polskiej alpinistyki i nie tylko. Niezwykłej kobiety dla tych wszystkich, którzy lubią sobie poczytać zima nadchodzi, więc większość tu się oczywiście akcji dzieje w zimowym klimacie i pewnie będzie można przeniknąć chłodem do cna. Dla pewnie jakiegoś taty. Max Hastings, Tajna wojna, 1939-45, szpiedzy, szyfry, partyzanci. Oczywiście, że tak. Potężna cegła. Myślę, że można by ją spokojnie potraktować jako broń. Czymś takim każdy szpieg chciałby się posługiwać zabójczo. Na pewno do środka. I książka czwarta, Mademoiselle Loiseau i listy z przeszłości. Dalszy ciąg losów Mademoiselle Loiseau, czyli postaci stworzonej przez André Dlabaré de Nantais i Lovise Bourfit. Dla tych, którzy uwielbiają czytać, zwłaszcza dziewcząt, które uwielbiają czytać i sądzą, że już wszystko przeczytały i przebrnęły, Mademoiselle Loiseau będzie ciekawą, nową postacią na mapie ich życia wewnętrznego. Rzecz ma trzy tomy, także na wszelki wypadek mówię, że to jest tom drugi. Można kupić tom wcześniejszy i będzie pakiecik. Wkładamy do pudełeczka, zamykamy pudełeczko i wybieramy taśmę, jak to mawia pewien klasyk, tłumacz zatrudniony tu czasami, taśmę profesjonalną. Uparcie mi ktoś tutaj zostawia? Nie wiedzieć czemu. A, drodzy Państwo, tu się subskrybuje nasz fantastyczny program, tu się go lajkuje, tam się cofa poprzednie odcinki. A my mamy kolejną paczuszkę. Kolejna paczuszka fioletowa w Mikołajki i zestaw trzeci. O, znowu Anna Kamińska, autorka m.in. znakomitej Simony, czyli losów Simony Kossak w Białowieży. Tym razem Białowieża szeptem, czyli historię z Puszczy Białowieskiej, to poszerzenie pola walki. Bardzo dobrze napisana historia nie tylko Białowieży, ale także losów ludzi, którzy tam mieszkają. I losu Polski, tak naprawdę losu świata, tej części świata, który zmieniał się i zmieniał właścicieli. Bardzo dobrze napisane, jak to u Kamińskiej, świetnie zarysowane postaci i nie ma nigdzie autorki. Są same postaci pokazane w całej swej mocy i smutku. Hanna Kral, Fantom bólu. Hanna Kral, klasyk reportażu, klasyk literatury tak naprawdę, niezwykła postać. Tutaj w zestawie potężnym. Do poczytania. To są raczej mroczne rzeczy niż jasne, ale
Nie o to chodzi, żeby się jasnością oświecać, tylko żeby nabierać mocy. Na zakończenie w tym pakiecie Marcin Świetlicki, nie wiem dla kogo to będzie, czy dla młodych dziewcząt, jak mówi poeta, Rafał Księżyk, Świetlicki zrobili coś ciekawego, czyli przez 620 parę stron udowodnili nam, że można być przysiadalnym na temat swojej własnej nieprzysiadalności, bo jest to nie tylko monografia poety, ale także losy bardzo ciekawie opowiedziane, anegdotycznie, może nawet bardziej ad usum delfini, czyli tak delikatnie niż to zwykle nam Świetlicki robił, czyli z ostrością i perfidią. Niemniej jednak mnóstwo rzeczy o muzyce, o literaturze, o życiorysie Świetlickiego i tłumaczących nam, dlaczego tak nie inaczej autor pisze, tworzy i dlaczego tak, a nie inaczej jest. Nieprzysiadalność zatem, Marcin Świetlicki. Zamykamy pudełeczko. Panie kierowniku, ma pan gdzie te czerwone wstączki? Panie kierowniku, ja tam nie wiem, jak to będzie. Dobra, to się jakoś schowo, albo i nie. Dobrze, to i tu, i fertik. Pakiet czwarty, drodzy państwo. Cztery książki. Nieczułość Martyny Bundy, debiut literacki znakomitej reportażystki, dziennikarki, napisany kompletnie bez kompleksów. Świetna rzecz. Ja to sobie nazwałem indywidualnie jako coś między Myśliwskim, Grasem a Twardochem. Wszyscy o niej dobrze pisali. Zanim pisali o niej dobrze, ja o niej dobrze powiedziałem, więc Martyna Bunda, Nieczułość, to takie moje maleńkie odkrycie i na pewno warto. Arnold Lobel, spółka Arnold Lobel, Wojciech Mann, bo on jest tłumaczem tej książki. Wszystkie przygody Żabka i Ropucha. Żabek i Ropuch nie jest takim zwykłym dziełem literackim. Tak naprawdę jest napisany trochę bardziej dla dorosłych, bo te odkrycia są bardzo dojrzałe, a tłumaczenie Wojciecha Manna, jak wiemy, spolegliwego twórcy, który potrafi pisać zabawnie, lekko i na temat. Dorota Masłowska. Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu? Świetnie się nadaje to na czas świąteczny. Ja rzadko lubię wychodzić z domu. Dla kogo to będzie ta książeczka? No, jak sądzicie, drodzy państwo, felietony. Felietony Masłowskiej, czyli jednej z najciekawszych pisarek ostatnich dekad. Specyficznej bardzo, ale i te tematy, które porusza, są specyficzne bardzo. Na pewno nie można tej książki czytać podczas wigilijnego działania kolacyjnego, ani później, bo człowiek chichocze i może się makowcem zatchnąć. A na zakończenie zostawiłem sobie jedną z najpiękniejszych książek, na jakie natknąłem się ostatnio. Miłość Ignacego Karpowicza, rzecz niezwykła, bo jest popisem stylistycznym, ale tak naprawdę jest piękną książką o miłości, która przekracza wszystkie epoki, wymiary, czasy i alinearność literatury. Brzmi to oczywiście bez sensu, ale jak się zaczyna czytać tę książkę, to czuje się powiew naprawdę czegoś fajnego. I na zimę, i na lato. Myślę, że w zimie ona brzmi jeszcze piękniej, bo jest napisana czystym, przejrzystym językiem, jak pierwszy śnieg, który gdzieś nam dzisiaj spadł na głowy. Zamykamy. To już wszystko. Jak widać, stoją za mną cztery wielkie paczki książek. A co wy wybraliście dla swoich bliskich? I co z tych książek, które dziś zaproponowałem, co byście wybrali? Tutaj są subskrypcje, można sobie zasubskrybować tę serię, tutaj są lajki, a najbardziej interesuje mnie, co państwo sądzicie przy pomocy komentarzy, żebyście się wypowiedzieli. Bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za uwagę w ogóle w tym przedświątecznym klimacie. Życzę fantastycznych świąt, super zimy, podczas której będzie można czytać, czytać i czytać. Kłaniam się nisko, pozdrawiam bardzo. Robert Kasprzycki.